Okej, rozumiem. To teraz, Artur, kilka takich aspektów inwestycyjnych. Bo wspomniałeś tak, butelki, to mówiłeś już od kilkuset złotych, można rozpocząć inwestowanie w tego typu rzeczy. Wyjście odbywa się przed sprzedaż, tak? I rozumiem, że jest to sprzedaż za granicą ze względu na przepisy polskie. Tak. Beczki nowe. Jaka to jest kwota inwestycji? Wiem, że da się kupić już od jakichś 6-8 tysięcy złotych. 6-8 tysięcy złotych, tak. Okej. Okay. Inwestycja, którą powinienem trzymać 10-15 lat, tak? Rozumiem? No tak. Okej. Okay. I ją odsprzedaję, potem podałeś jako kanał wyjścia po prostu odsprzedaż dystylarni, bądź też rozlanie do butelek, tak? Tak. I w te butelki jak wtedy upłynniam? Jak wychodzę z tej inwestycji? No zakładam, że ich nie wypiję, tak? Mm-hmm. Za dużo. Tak. No to tak naprawdę musimy znaleźć kogoś, kto od nas to weźmie już na etapie beczki, czyli tak naprawdę powinniśmy mieć jakiegoś dogadanego, niezależnego butlera, który po prostu od nas odkupi to. Czyli znowu musimy sprzedać, no bo wciąż nie mamy koncesji. Czyli wciąż my nie możemy sprzedawać alkoholu, natomiast jeżeli jesteśmy właścicielem beczki, to jesteśmy ją w stanie na miejscu sprzedać niezależnemu butlerowi, który już ma koncesję i może tutaj. Okej, okay, a powiedz mi, a skąd wiem, że moja whisky po 15 latach, mija 15 lat, tak? I skąd ja wiem, czy moja whisky jest super, czy jest kiepska? Jak powinna być wyceniona? No, możemy to oceniać albo na podstawie naszego własnego nosa i podniebienia, albo wysłać próbki do jakichś specjalistów. Czyli są instytucje, które to oceniają, tak? Instytucje, jednostki. Ja serdecznie polecam prześledzenie po prostu blogów z tematami whisky albo magazynów poświęconych, może lepiej nawet, magazynów poświęconych tematyce i po prostu poszukanie nazwisk osób, które się uważa za autorytety, jeżeli chodzi o nos. No, Serge Laventeau na przykład. To jest taki Francuz, który jest specjalistą i od wina i whisky. Francuz od whisky. Okay. A, no właśnie. A Francja jest jednym z największych rynków zbytu whisky. Francuzi miesięcznie piją więcej whisky niż rocznie koniaków, w związku z tym to ostrożnie. O, proszę. Tak. Okej, okay. A jeżeli chodzi o te beczki dojrzałe, tak? Rozumiem, że okej, okay. Nabywam. Jakie to są kwoty? Beczka kosztuje, to jest przedział mniej więcej, można beczkę kupić już za 40 tysięcy złotych, no ciężko taniej, jakąś sensowną. Natomiast no, w górnej granicy nie wiem, czy istnieje tak naprawdę, bo to jest kwestia wieku. No tak, no i kupuję jakiś produkt, który gdzieś jest na rynku, rozumiem, że ten produkt jest już jakoś zweryfikowany przez tych ekspertów, tak? Tak, dokładnie. I tutaj to też... No nie ukrywam, najlepiej jest mieć whisky, która jest sprawdzona, ktoś, kto ją wyselekcjonował, tak? Czyli mamy selekcję, że ta whisky to jest faktycznie dobry produkt i ta osoba no, po części gwarantuje nam, tak? że ona się będzie dobrze sprzedawać. Tak. Natomiast no znowu, jeżeli kupimy osobiście taką beczkę już nawet tą wiekową, no to jeżeli nie mamy koncesji, wracamy cały czas do tego samego, tak? Jeżeli czyli nie mamy koncesji, tak? To jest problem ze sprzedażą. Dlatego powstają firmy takie, które w tym pomagają. Tak samo przy tych nowych beczkach. Są firmy, które, przez które się jak gdyby inwestuje i oni obracają jak gdyby tą beczką. Tak? I to samo jest przy tych beczkach już starszych, że też są firmy, które mówią, ok, wy nam dajecie pieniądze, my to inwestujemy w whisky, tak? My to whisky sprzedajemy, my wam oddajemy pieniądze z waszym zarobkiem. Tyle. A jak to wygląda podatkowo? Jeżeli ja kupuję taką butelkę, sprzedaję, no to co płacę? PIT, tak? Tak. No, okej. Okay. No, były takie pomysły, że niby jest to te pojedyncze single caski, że to jest produkt kolekcjonerski i tak dalej, ale wiemy, że to jest bardzo ciężkie do bronienia, w związku z tym nie bawiłbym się w takie rozwiązania. Okej, okay, a powiedz mi, jakie jest ryzyko poza tym, no dobra, butelka rozumiem, że mi się zbije, że kurierzy nie będą chcieli mi jej ubezpieczyć, tak? Rozumiem, że mogę kupić butelkę, ona wcale może się nie sprawdzić. Ja wiem, że kiedyś sprawdzałem też prowizje na aukcjach, które są całkiem spore, tak? Także to też może zeżreć sporą część zysku. Tak. A w przypadku beczek, co się może stać z beczką nową? No, kupuję beczkę nową, mam te 15 lat, pomijam jakieś rzeczy typu, nie wiem, pożary w dystylarni, tak? Bo rozumiem, że jakieś ubezpieczenie mam i tak, to pokrywa. Tak. No bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że tej beczki nie możemy zabrać ze sobą, tak? Ona musi tam leżeć. Tak. Ale jest to ubezpieczone, natomiast no, z samą beczką, z jej zawartością, nie wiem, anioły wypiją mi więcej na przykład, tak?
Jest coś takiego? Tak, może się zdarzyć, owszem. Co prawda to, jeżeli chodzi o Szkocję, bo tak naprawdę proponowałbym pozostawać w klimatach Szkocji, przynajmniej w tym momencie, bo pod kątem inwestycyjnym to jest najlepszy rynek. Może jeszcze Japonia, ale jak komuś się uda kupić japońską beczkę, to chapeau bas, bo uważam, że jest to nieosiągalne absolutnie. Natomiast... Czyli rzucamy wam wyzwanie, tak, japońska beczka. Tak, zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o Szkocję, no to tam, tak jak mówiłem, ta procentowość, ta utrata roczna nie jest zbyt duża na szczęście. I po prostu modlimy się o ciężkie zimy w Szkocji i wtedy już mamy w ogóle święty spokój, bo whisky najmniej oddaje zimą, bo whisky w zimę śpi. Czyli jeżeli jest temperatura poniżej 5 stopni Celsjusza, to whisky nie pracuje, nie oddycha. W związku z tym wtedy my nie tracimy, ale i nie zyskujemy aromatu. Coś za coś. Aha, coś za coś. Tak jest. Okej, ale może się coś z tą beczką nam stać? Nie wiem, tam może się, nie wiem, ta whisky zepsuć? Może coś? Nie, zepsuć się nie może, ale faktycznie jest tak, że beczki nie są równe. W sensie takim, że nie każda beczka daje te same aromaty i smaki. Pomimo tego, że mogą pochodzić od innego producenta, być dokładnie po tym samym, czyli na przykład, nie wiem, jest to beczka z jednej tej samej destylarni Bourbona, tak? Bo najczęściej whisky leżakuje w beczkach po Bourbonie. Przyjeżdża ta beczka tutaj, a ona jest najczęściej przyjeżdża w klepkach, jest od nowa składana, na miejscu szlifowana, a leje się do środka szkocką whisky, ok. Natomiast jedna ma trochę więcej żywicy, druga ma trochę mniej żywicy, jedna w jednej ten Bourbon leżakował bardziej na słońcu, a w drugiej bardziej w cieniu i będą zupełnie inne smaki tych whisky. W związku z tym o tym musimy pamiętać i dlatego przestrzegam, że nie zawsze ta whisky będzie tak smaczna, jak być powinna. Zepsuć raczej nam się na szczęście nie zepsuje. Artur, żeby tak powoli podsumowywać ten temat, który tak czy siak będzie obecny w Global Investor Club pewnie do czasu, aż nie będzie prohibicji. Powiedz mi o takich przykładowych zwrotach z twojego doświadczenia. Jeżeli mówimy o butelce, tak? Jakbyś podał przykład jakiegoś wejścia, wyjścia, jak to kwotowo może wyglądać, no poza może tym waszym 25-50, bo to jest chyle czoła. Rewelacyjne. Znaczy, to powiem jeszcze bardziej spektakularny przykład. Była taka butelka, która miała etykietę stworzoną przez rysownika, który jak ją tworzył, to nie był znany. Natomiast teraz, przyznam szczerze, nawet nie wiem, czy ten człowiek jeszcze żyje, bo on już był tak wiekowy parę lat temu. Natomiast okazało się, że przez całe swoje życie zrobił tylko jedną, jedyną etykietę na alkohol. To była ta etykieta. I to była ta etykieta. Ta butelka, no to była krótka seria, ale to był zwykły single malt, nawet nie jakoś tam wiekowy za specjalnie. I była w tam jakiejś cenie, nie wiem, w przełożeniu na polskie pieniądze, to nie wiem, w granicach wtedy, nie wiem, 80-90 zł, czyli naprawdę... Czyli dostępna. Bardzo dostępna. Na przestrzeni 10 lat cena tej butelki wzrosła 1700%. Okej. W związku z tym można. No tylko, można. Że... Tylko to taki strzał, tak? No to jest strzał. No i pamiętajmy, że no 1700% robi wrażenie, ale jak bierzemy pod uwagę, że jest to 80 zł, tak. No to już robi dużo mniejsze wrażenie. No ale można było kupić ileś tych butelek. No dobra, ale jak kupujemy ileś, to zawsze pamiętajmy o tym, że jest dużo... Mnożymy ryzyko. Mnożymy ryzyko, to jest jedno, dwa, jak nie wystawimy ich nigdy naraz na aukcji, bo sami sobie będziemy dumpingować cenę. Na aukcjach whisky sprzedają się najlepiej te, których jest jak najmniej. W związku z tym, znaczy najlepiej się sprzedają, osiągają najlepsze ceny. Tak, okej, okay. Czyli mamy tam powiedzmy od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, tak, za wejście taką butelkę i sprzedajemy ją z jakąś tam przebitką, tak, która może dochodzić do takich kwot. Tak, większość tych whisky takich fajniejszych, inwestycyjnych, to jest tam przedział od 1000 z kawałkiem do tam 4-5 tysięcy za butelkę. I to są najczęściej takie butelki, na których zupełnie spokojnie jesteśmy w stanie przynajmniej zdwukrotnić w przeciągu dosłownie kilku lat. Czyli kilka lat horyzont inwestycyjny, tak, mniej więcej dwukrotność zwrotu, tak? Tak, tak. No i ograniczenia związane z tym, że musimy to sprzedać tak naprawdę za granicą. Dokładnie. Okej, okay. A jeżeli chodzi o te świeżo napełniane beczki, jak to wygląda? Mówisz kilka tysięcy, za kilka tysięcy pewnie od kilku tysięcy, tak? Możemy dostać taką beczkę. No to policzmy, jeżeli bierzemy beczkę za 8 tysięcy złotych,
i ją sprzedajemy za 10 lat za powiedzmy 40 tysięcy złotych, okay. No to przebicie jest całkiem sympatyczne. Okej, okay, no po drodze mamy jeszcze takie rzeczy, że musimy płacić za magazyn, ale to są, powiedzmy, że to są groszowe tematy, no ale też są, tak? To takie rzeczy też się odbywają. Warto co jakiś czas pojechać, sprawdzić, co się w tej beczce dzieje, wziąć próbkę, czyli trzeba polecieć do Szkocji. To są kolejne koszta, bardzo sympatyczne koszta, ale, no tak. Ale są. Czyli możemy powiedzieć tak około tak 400% wtedy, tak? Tak. W ciągu tych 10 lat. Tak. Tak. Czyli taka stabilna inwestycja wtedy, tak? A jeżeli chodzi o takie beczki właśnie ściągane tu i teraz, tak? Czyli kupuję coś, co ma... Jakiś przykład możesz podać? No mogę przykład podać z własnego podwórka, że tak powiem, czyli to co mam teraz, czyli Glenskotie, przepraszam, a whisky z Campbelltown, którą my kupujemy, a sprzedajemy i wszyscy jak gdyby członkowie inwestycji zarabiają po 20% w przeciągu 2 lat. 20% w przeciągu 2 lat. Tak. Okay. I 20% netto, czyli już podjęcie podatku. Mm-hmm. Okej. Okay. To jest taki. I to jest w tym momencie wydaje mi się to dość pewna inwestycja, dlatego że na rok w przód, czy tam 1,5 roku w przód, 2 lata w przód, ten rynek jest jeszcze dość stabilny, tak? Nie mamy takich nagłych załamań, bo to nawet jeżeli moda odchodzi, to my to obserwujemy. Tak? No tak, 2 lata to jest na tyle horyzont pozwalający na jakiekolwiek reakcje. Tak, tak, dokładnie. W związku z tym, w razie czego opuszczamy odrobinę cenę, gdzieś tam wypychamy szybciej, tak? To nie jest problem. Natomiast no 10-15 lat. Okej, okay, no to najwyżej trzeba będzie poczekać jeszcze 10 kolejne lat. Kolejne 10-15. Tak, i po prostu sprzedać. No tylko trzeba brać to pod uwagę, że może się tak zdarzyć, tak? Że trzeba będzie czekać na następną falę mody na whisky. No i powiedz mi jeszcze, bo jest takie ryzyko, bo rozumiem, że inwestowanie w whisky to jest taki sport też dla koneserów, którzy trochę już liznęli tego, czy też rozwijają swoje zainteresowania i uczą się w temacie tych whisky, co zresztą ma dużo atutów, tak? Ale powiedz mi, jak pogodzić takie inwestowanie, nie wiem, z niewypiciem takiej inwestycji, tak? A, to powiem tak, jak mieliśmy kurajzawę, to ona natychmiast poszła do sejfu po prostu. I to do sejfu. Nie było przebacz. My żeśmy zamknęli, bo 50 tysięcy złotych zamknęliśmy natychmiast w sejfie. I nie chcieliśmy nawet na te butelki patrzeć za specjalnie, wiedząc o tym, że w środku jest naprawdę dobra whisky, bo z kolegą, z którym żeśmy inwestowali w te butelki, żeśmy to sobie po prostu, mieliśmy okazję spróbować tej whisky. No i naprawdę była fenomenalna. Zresztą znowu, to była whisky opisana przez Serge'a Laventę, o którym wcześniej wspomniałem, jako absolutnie rewelacyjna whisky. Tak samo Jim Murray opisuje whisky i też wystawia bardzo, bardzo sympatyczne noty. Na to warto patrzeć na pewno. Artur, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję też Wam, że obejrzeliście nasz wywiad jubilerów rynku. Myślę, że temat whisky jest bardzo interesujący. Możecie uwzględnić go, jeżeli pasuje Wam to w Waszym stylu inwestowania, jeżeli ryzyka z tym związane są dla Was odpowiednie. Pamiętajcie o tym, co Artur wspomniał, że istnieje kilka rodzajów inwestowania w whisky. Nie jest to zawsze ten jeden, który jest Wam prezentowany w danym momencie. Szukajcie, chwalcie się, a jeżeli chcecie Artura, możecie spotkać też na spotkaniach Global Investor Club, do czego Was serdecznie zachęcam. I na zdrowie. Do zobaczenia.